Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej lekcji poświęconej narzędziu, które nazywa się Selenium IDE. W dzisiejszej lekcji dowiesz się, jak nagrać swój pierwszy taki test automatyczny. Nim yy, jednak przejdziemy do nagrywania testu automatycznego, oczywiście musimy uruchomić Selenium IDE. No i teraz, tak naprawdę, podczas uruchomienia jest włączony ten przycisk, czyli jest to informacja dla Ciebie, że nagrywanie jest cały czas aktywne, więc Całą akcję, tak naprawdę, którą będziesz wykonywał na stronie internetowej, tak naprawdę dowolnej, będzie tutaj po prostu widać. Ok, więc zanim jednak przystąpimy do nagrywania, powinniśmy odpowiedzieć sobie na jedno podstawowe pytanie. Co powinien zawierać w ogóle taki test? Jak sama nazwa wskazuje, test powinien coś weryfikować, czyli jeżeli na przykład. Wchodzimy sobie na jakąś stronę, no to powinniśmy coś na tej stronie sprawdzić. Na przykład, nie wiem, czy pojawił się jakiś tekst, czy na przykład pojawił się jakiś tytuł, czy jakiś obrazek. No akurat coś mniej więcej takiego można, można sprawdzać, prawda? No bo jak sama nazwa wskazuje, test musi coś sprawdzać. I my dokładnie musimy taki test napisać. No to w takim razie przechodzimy do strony google.pl. Wyszukujemy coś, na przykład Wikipedia. Klikamy tutaj. No i wybieramy pierwszy link z góry, czyli Wikipedia, Wolna Encyklopedia. No i teraz chcielibyśmy coś tutaj zweryfikować. Na przykład chcielibyśmy sprawdzić, czy ten tekst, który jest tutaj i ten, jest na tej stronie dostępny. No i teraz pytanie, w jaki sposób to zrobić? Najprościej, należy na danym elemencie kliknąć prawym przyciskiem myszy i jak widzisz, pojawia się tutaj na dole coś takiego jak Show all available commands, czyli pokaż mi wszystkie dostępne komendy. Więc tak. I jest tutaj, jak widzisz, lista dostępnych wszystkich komend. E, jest tutaj dostępna taka komenda, która nazywa się verify text, czyli ta komenda pozwala zweryfikować tekst na stronie. I ważna uwaga. Ta opcja, czyli SHOW ALL AVAILABLE COMMANDS, jest dostępna tylko i wyłącznie w momencie, kiedy masz uruchomione selenium id. Jeżeli nie masz uruchomionego selenium id, bądź też nie, nie masz zainstalowanego, nie będziesz widział tej opcji. Dlatego warto o tym pamiętać. No i tak, weryfikujemy ten tekst, czy Równa się ten tekst historia i autorzy i zweryfikujmy może ten tekst, który jest tutaj, czyli klikamy prawym przyciskiem myszy, Show All Available Commands i wybieramy Verify text. Czyli można powiedzieć, że ten nasz krótki test coś już weryfikuje, czyli można powiedzieć, że to jest właśnie test. Więc teraz przejdźmy do Selenium IDE i zobaczmy, co się tutaj pojawiło. Jak widzisz, w tej oto zakładce pojawiły się tutaj różnego rodzaju komendy. Masz tutaj również coś wprowadzone w target, no i w value. Teraz, jeżeli przejdziemy do zakładki source, no to tutaj również widzisz, że coś się pojawiło. Czyli to wszystko, co jest tutaj, jest po prostu tutaj wyświetlone w innym formacie. No i teraz, tak naprawdę, możemy wyłączyć nagrywanie, ponieważ my już zakończyliśmy proces nagrywania i całą akcję mamy dostępną, tak naprawdę, tutaj. Ok. No i teraz tak. Pamiętasz, w poprzedniej lekcji powiedziałem Tobie, że wyjaśnię Tobie te elementy oraz te. No i aby je wyjaśnić, oczywiście, muszę mieć tutaj jakiś, jakiś test, żebyś po prostu wiedział, o czym ja mówię. Więc tak, tutaj mamy komendę, więc klikamy sobie na tą pierwszą lepszą komendę. Mamy tutaj możliwość zmiany tej komendy. Domyślnie oczywiście mamy wprowadzoną komendę open, czyli jest tutaj właśnie ten inteligentny nagrywacz, który sam za ciebie wybiera komendę, wybiera w jaki sposób odwołać się do danego elementu. No i oczywiście, jeżeli jest taka potrzeba, ściąga wartość, którą wprowadziłeś. Czyli, dla przykładu, tutaj jest wartość Wikipedia. Oczywiście mogę tutaj zmieniać komendy, wystarczy, że kliknę w tym, oto miejscu. Jak widzisz, lista tych komend jest naprawdę bardzo, bardzo długa. Jest tych komend no, bardzo dużo. I są one najróżniejsze, także no, będziesz miał na pewno z czego, z czego wybierać te komendy. No ale komenda Open, oczywiście otwiera jakąś stronę internetową, zresztą jak sama nazwa wskazuje. Tutaj jest, jak widzisz coś takiego, taki zapis. No i teraz pytanie, o co tutaj chodzi? Ten zapis, który jest tutaj, jest tak naprawdę automatycznie doklejany przez Google. A. Jeżeli wejdziesz sobie teraz na stronę Google.pl, to na pewno zauważysz, że coś takiego jest doklejany przez Google. A. No i dlatego też zostało tutaj wstawione. Tutaj na samej górze jest tylko link do konkretnej witryny, czyli w tym przypadku przykład Google.pl, wikipedia.pl, allegro.pl. A jeżeli potrzebujesz przejść do jakiejś podstrony, która jest dostępna tutaj, to po prostu wprowadzasz to w tym oto miejscu. Ok. No, i teraz idziemy dalej. Tu oczywiście w tym przypadku wartości nie ma, no bo co tutaj można wprowadzać? Nic się nie wprowadza w tym przypadku. Wartość można wprowadzić tutaj, czyli w polu, kiedy, w którym coś wyszukujemy. Czyli tak jak tutaj, wyszukaliśmy Wikipedię, dlatego też tutaj zostało wprowadzone Wikipedię. Ok, przejdźmy do logów. Jak widzisz, logi są puste. Logi są puste dlatego, że my jeszcze nie uruchamialiśmy tego testu i tutaj tak naprawdę jest zapis całej historii ze wszystkich testów, które tutaj uruchamiałeś. Czyli jeżeli na przykład miałbyś tutaj 10 testów i uruchomisz te 10 testów, to wszystko tutaj zostanie zapisane. Czyli na przykład przechodzę do tego elementu, wyszukuję taki tekst, przechodzę na inną podstronę i tak dalej, i tak dalej i to wszystko jest zapisane. Zakładka referens z kolei, jak widzisz, zawiera... Opis poszczególnych komend. Czyli, jeżeli na przykład masz jakąś komendę i do końca nie wiesz, po co ona jest, albo nie wiesz, o co w niej chodzi, no to po prostu wybierasz sobie tą komendę i w zakładce referens masz wyjaśnienie, o co w tej komendzie chodzi. No i tak dla przykładu mamy tutaj komendę type. I jak widzisz, w tej komendzie musisz podać lokator i value. O lokatorach wspominałem tobie w pierwszej lekcji, no i teraz warto byłoby powiedzieć tak w skrócie. Co to jest ten lokator? Lokator, czyli w jaki sposób chcesz się odwołać do tego elementu, czyli jaką właściwość tego elementu podajesz. Czy to będzie na przykład ID tego elementu, czy też name, tak jak tutaj, albo też na przykład link, nie ma tak naprawdę znaczenia. To zależy od elementu i tu musisz właśnie to podać. Value, czyli wartość, która ma być wprowadzona do danego pola, czyli tak jak mamy to w tym przypadku. Tu zresztą masz to na dole. Na dole tutaj masz to wyjaśnione. Oczywiście minus jest taki, że to wszystko jest po angielsku, ale na szczęście nie jest to jakiś tam bardzo skomplikowany angielski, więc jesteś na pewno w stanie sobie z tym poradzić. A jeżeli nie, no to można łopatologicznie po prostu posłużyć się Google Translatorem i pewne elementy z tego kontekstu, który tam będzie wyświetlony, wyciągnąć. No i tu oczywiście, jeżeli nie wiesz, do czego jest ta funkcja, dowiadujesz się w zakładce referencji. No, i teraz tak. Idziemy dalej. Find. O co tutaj chodzi? Find. Jest to przycisk, który pozwala Tobie zlokalizować wybrany element. Czyli, dla przykładu, teraz, ponieważ jesteśmy na stronie Wikipedii, wybieramy ten element, który mamy tutaj, czyli historia i autorzy. No, i teraz naciśnijmy przycisk Find. Jak widzisz. Ten element jest lokalizowany tutaj, i w tym miejscu pojawia się taki no bardzo wyrazisty żółty kolor, który aż razi po oczach. No i dzięki, dzięki temu jesteś w stanie oczywiście ten element zlokalizować. Zobacz. Jak widzisz, cały czas pojawia się ten żółty, taki rażący, i nie masz problemu ze znalezieniem tego elementu. E, teraz idziemy dalej. Do czego służy ten przycisk? Abyś zobaczył, do czego służy ten przycisk, najlepiej będzie wstawić tutaj na końcu nową komendę, czyli klikamy w tym oto miejscu, prawym przyciskiem myszy i wybieramy Insert New Command, czyli wstaw nową komendę. No i teraz tak. Klikamy ten przycisk, i jak widzisz, masz tutaj na dole informację, oczywiście po angielsku, do czego ten przycisk służy. Generalnie. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że ty klikasz tak naprawdę na dowolny element na stronie internetowej i dzięki temu będziesz mógł ten właśnie element zaznaczyć i wykonać przez to na nim jakąś akcję, czyli na przykład nie wiem, wprowadzić jakiś tekst do tego elementu, czy też po prostu sprawdzić, czy ten element się znajduje na stronie. Jeżeli chciałbyś się z tego wycofać, no to klikasz na przycisk Cancel, czyli anulujesz wyszukiwanie tego elementu. No i teraz dla przykładu wykonajmy szukanie, szukanie, przepraszam, zaznaczanie jakiegoś elementu. Na przykład tego. Klikamy sobie w tym miejscu. Teraz ponownie przechodzimy do Selenium IDE. No i zobacz co się tutaj pojawiło. Pojawiło się tutaj odwołanie do tego elementu, który przed chwilą tak naprawdę zaznaczyliśmy. I co teraz może zrobić? No tak naprawdę może zrobić wszystko z tym elementem, bo teraz... Zostało tobie tutaj wybranie komendy oraz wartości, którą będziesz chciał poddać w weryfikacji. Czyli tu wprowadzasz tą właśnie wartość. Ok, no to wprowadźmy jakąś komendę. Na przykład niech to będzie taka sama komenda, jak tutaj, czyli Verify text. Wprowadzamy w takim razie literkę V. I zobacz, co się stało. Jak widzisz, wyświetla się tutaj podpowiadacz, który odpowiada tobie komendy, które zaczynają się na tą literę. I masz tutaj na przykład verify alert, verify alert not present i tak dalej, i tak dalej. No i jak widzisz, tych komend jest oczywiście bardzo, bardzo dużo akurat na literę V, czyli verify na przykład. Większość komend zaczyna się od verify w tym przypadku. I teraz w momencie, kiedy ja będę dodawał tutaj kolejne litery, na przykład wprowadzę verify T, to jak widzisz, lista tych komend została zawężona do... Kilku, czyli mam verify ta table, verify text, verify te text not present, verify text present i verify title. Więc ja wprowadzam teraz verify text, czyli można powiedzieć, że kwestie komendy mamy już załatwioną, lokalizację do wybranego elementu mamy już podaną, no i teraz zostaje nam tylko i wyłącznie podanie wartości, którą chcemy zweryfikować, czyli będzie to czytaj. Ok. I jak widzisz, to jest taki drugi sposób, który pozwala tobie dodawać różnego rodzaju kroki do swojego testu automatycznego. Czyli nie zawsze musisz korzystać z nagrywarki, tylko możesz właśnie wyszukać sobie konkretny element na stronie. Ta druga opcja tak naprawdę najczęściej przydaje się w momencie, kiedy dokonujesz jakichś modyfikacji w swoim teście, no i wtedy nie ma sensu uruchamiać specjalnie nagrywarki dla dodania na przykład jednej komendy, i wtedy właśnie lepiej wybrać tą. Opcje. No i warto, warto jednak, żebyś wiedział, że można również też korzystać z nagrywarki, no bo jakby nie popatrzeć, nagrywarka jest naprawdę bardzo przydatna, zwłaszcza kiedy musisz na szybko wykonać jakieś testy. To wystarczy, że nagrasz swoją akcję, no i potem ten test możesz już dowolnie przerabiać, albo też wiele, wiele razy go po prostu odtwarzać. No, i teraz możesz być oczywiście siebie bardzo zadowolony, ponieważ właśnie stworzyłeś swój pierwszy test automatyczny i dowiedziałeś się, w jaki sposób używać nagrywarki do nagrania testu, a także dowiedziałeś się, jak można dodać do tego, tekstu, do tego testu jakieś pojedyncze kroki. No, i mając tą wiedzę, możemy przejść do kolejnej lekcji, w której to wykonasz jeszcze dwa dodatkowe przypadki testowe. No bo to co żeśmy przed chwilą zrobili, to jest właśnie jeden taki przypadek testowy. A następnie dowiesz się jak zapisać te przypadki testowe jako zestaw testów. Także dziękuję bardzo za uwagę. No i oczywiście zapraszam na kolejną lekcję.